Szanowni Państwo, jeszcze raz się przywitam. Nazywam się Włodzimierz Szlebosz. Jestem mieszkańcem gminy Czernica i korzystając z tego wspaniałego święta narodowego, chciałbym zaprosić na scenę szefową Koła Gospodyń Wiejskich Strząsale. Chciałbym Wam wszystkim mieszkańcom powiedzieć, że za chwilę ja od siebie, a dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego również kilka słów i te piękne kwiaty wręczy szefowej Koła Gospodyń Wiejskich. A z takiego powodu mam tutaj koszyk. Jest to symbol produktów tradycyjnych z Dolnego Śląska. Otóż 40 produktem na ministerialnej liście produktów zostały pierogi strząsane, także gratulacje! Także gmina Czernica jest zapisana w liście ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nasza strząsana robi tak pyszne pierogi, że wszyscy się zajadają. Jeszcze raz proszę o serdeczne brawa. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za okazję, którą musieliśmy podzielić się naszą radością. Nie chciałbym wręcz, może że Pani teraz otworzy Pani Przewodnicząca, ponieważ ośrodek doradztwa z pracownikami miał trochę wkład w tym, że razem wspólnie doprowadziliśmy do 40 roku, tutaj jest gminy Czernica i Dolnego Śląska jest wpisana i bardzo proszę Pana Przewodnicząca, żeby te pierogi ludzkie otrzymał, Pani otworzy i pokażę wszystkim, cóż to mamy. A myślę, że będzie to najlepsza okazja do właśnie promocji gminy Czernica. Panie Szanowny, proszę pomóc. Wiele pytań, bo papier jest po to, żeby bardzo dokładnie. I to są pierogi właśnie z Trząsawy, z dyplomem. Brawa! Panie Stasiu, proszę zabrać głos i powiedzieć, ile dalej pierogi możemy przyjechać. Bardzo serdecznie dziękuję za takie pytanie. Jest to zaczyna całego mojego zespołu, wspaniałe dziękuję. Jesteśmy na pewno w wielkim razem. I serdecznie zapraszamy kiedyś na degustację naszych pierogów. Dziękuję bardzo.